Nie spodziewam się tego, że po zwycięstwie Donalda Trumpa, żeby, nie wiem, te jakieś opowieści, że, nie wiem, Stany Zjednoczone wystąpią z NATO, czy coś tutaj się złego wydarzy, nie. Rządzący wyciągają wnioski z tego, co się wydarzyło w wyborach samorządowych. W wyborach samorządowych nic się nie wydarzyło, a miało się wydarzyć wszystko. PiS odrobił tę lekcję błędów jednak, jakim były takie bardzo ostre obrony Wąsika i Kamińskiego, gdy zostali zatrzymani, gdy poszli do więzienia. I wracamy. W studiu są dr Andrzej Janusz, witamy. Dzień dobry. Instytut Piłsudskiego oraz Agaton Koziński, publicysta. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Ja przypomnę dla Państwa sondę. Czy to dobrze, że prezydent Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem? Piszcie, głosujcie. Na koniec podsumujemy, skomentujemy wyniki. No i też do Was pierwsze pytanie, dr Andrzej Janusz. Dobrze czy źle? Bardzo dobrze, że się spotkał. Uważam, że znaczy to jest taka w kategoriach bardzo ciekawy moment też i polityczny, dlatego że można powiedzieć, że to Donald Trump jest teraz jakby w takiej potrzebie dużej politycznej. W związku z tym w polityce to jest... Ogrywał to w mediach bardzo mocno, tak, mocniej niż polski prezydent. Dokładnie, dokładnie. W związku z tym w polityce to jest zawsze pewna kwestia pewnych jakby inwestycji politycznych. W związku z tym z jednej strony oczywiście prezydent Andrzej Duda, zwróćmy uwagę, że był przy okazji, przecież miał wystąpienie w ONZ-cie, ma inne, później do Kanady, prawda, leci. W związku z tym to jest jakby oczywiście przy okazji te spotkania z Donaldem Trumpem, natomiast jest pokazanie, że niezależnie od tego, czy za kilka miesięcy kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, polski prezydent ma bardzo dobre relacje z przywództwem w Stanów Zjednoczonych. Kilka tygodni temu był przecież razem z Donaldem Tuskiem na spotkaniu z prezydentem Bidenem, a teraz rozmawia z Donaldem Trumpem. A teraz jakby z drugiej strony, a teraz Donald Trump ma bardzo, jest w kampanii wyborczej, nie ma co ukrywać, że ma moment dosyć trudny, tam ma, prawda, różne jest oskarżenia, moment jest tej gorącej kampanii wyborczej, w związku z tym Donald Trump bardzo był zainteresowany i uważam, że to jest pewna inwestycja. I teraz sobie wyobraźmy scenariusz, Donald Trump zostaje prezydentem, sondaże wskazują, że ma duże szanse. Nie wiadomo jak będzie, ale to jest, ma bardzo duże szanse. I teraz mamy sytuację następującą. Prezydent Andrzej Duda już zapowiedział, że w 2025 roku Polska obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej i on uważa, że trzeba się skoncentrować na poprawieniu relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, tak zwane relacje transatlantyckie. W związku z tym w momencie, kiedy Donald Trump jest prezydentem, nasz prezydent ma jeszcze, właśnie to jest jego ostatnie półrocze kadencji. Wiemy, że politycy w Unii Europejskiej, większość ma bardzo krytyczny stosunek do Donalda Trumpa, natomiast oni muszą się liczyć z prezydentem Stanów Zjednoczonych. W związku z tym być może prezydent Andrzej Duda będzie mógł wystąpić w roli takiego swoistego pośrednika, osoby, który ma najlepsze relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby te ostatnie pół roku prezydentury Andrzeja Dudy w przypadku zwycięstwa Donalda Trumpa, które nie jest pewne, ale którego oczywiście wykluczyć nie możemy. Tutaj jest, to jest ważne zastrzeżenie, ale jednak istotne, ponieważ ewidentnie Europa Zachodnia i co gorsza moim zdaniem to jest, dołącza się do tego Donald Tusk. Cytaty z Donalda Tuska antytrumpowe można już całkiem pokaźny felieton z tego ułożyć. Sprawiałoby, że de facto Europa stanęłaby tyłem do amerykańskiego prezydenta, jeżeli będzie nim Donald Trump. Sytuacja jednak w jakieś sny o budowie autonomii strategicznej, o żelaznej kopuły europejskiej, która będzie strzegła naszego nieba i w ogóle francusko-niemiecki czołg. Nie, no, przy największym pokładzie wiary ten projekt zakłada, że to będzie najwcześniej 2035. Projekty, ważne komponenty, które mają być tej żelaznej europejskiej kompuły, mają być wytwarzane przez przemysł niemiecki, a przemysł niemiecki na razie jest na etapie deski kreślarskiej. O takie partie, jak pan ma, to możemy powiedzieć, że są projekty. Od pomysłu do przemysłu dobrze wiemy, że droga jest bardzo daleka i może to się skończyć jak właśnie z Eurofighterem, czy z europejskim czołgiem, które projektami są szalenie zaawansowanymi właśnie na poziomie notatek już od wielu lat, ale poza takie notatki cały czas nie wychodzą. Także no to jest ryzyko. Moim zdaniem ja rozumiem ambicje europejskich przywódców, mają już dosyć tego non-stop, że ich pouczają kolejni amerykańscy prezydenci przy różnych
różnych okazjach i muszą im czapkować, bo to jest takie upokarzające ich dumę, rozumiem, i oni by chcieli wreszcie pójść na swoje, usamodzielnić się. No ale to, że od samego mieszania herbata nie staje się słodsza, trzeba mówić językiem faktów. Język faktów polega na tym, że na przykład wydajemy na obronność tyle, ile wydawać by należało. Niemcy od kilkunastu lat są grubo poniżej, nie to, że tam było 1,95, są grubo poniżej 2% PKB na obronność. 10 lat temu to było bliżej 1% niż 2%. W tym roku ma być po raz pierwszy od wielu, wielu, wielu lat ten poziom 2% osiągnięcie, ale patrząc na problemy budżetowe niemieckie, poczekałbym do końca roku, zanim ostatecznie będziemy mogli stwierdzić, czy rzeczywiście te 2% zostało dowiezione. Także sytuacja takiego... Na złość mamie odmnożę sobie uszy, jak Amerykanie wybierają Donalda Trumpa, to się obrażamy na Amerykę i się odwracamy do niej tyłem, byłaby fatalną sytuacją. Także ja się obawiam, że w takiej sytuacji Andrzej Duda nie byłby pośrednikiem. On byłby właściwie jedyną jakąś człowiekiem, który próbowałby łączyć. Podejrzewam, żeby mu się to nie udało, ale przynajmniej mam nadzieję, skorzystałaby na tym Polska. To, panowie, rozstrzygnijmy ten spór, od wczoraj żyje opinia. Czy to był prywatny charakter tej wizyty? Towarzyski? Czy to był, czy miał wymiar? Ale oczywiście, że miał charakter prywatny, natomiast miał charakter polityczny. To nie ma sprzeczności, prawda? Dlatego, że rozmawia prezydent urzędujący Andrzej Duda z byłym prezydentem i kandydatem na przyszłego prezydenta. Nie ma. W związku z tym oczywiście to spotkanie miało charakter polityczny. Nie, chodzi o status, bo wizyty mają są różne statusy ale ten status jest bardzo niski. Status jest oczywiście... W kategoriach dyplomatycznych, w krajach hierarchii ważności aktów, to jest status tego bardzo niski, ale symbolicznie jest oczywiście znaczący, wysyłający sygnał. Nawet gdyby się okazało, że Andrzej Duda przeinwestował i Donald Trump przeżnie z pretesem, albo sąd mu w ogóle zabroni startu w wyborach z powodu jakichś, no to ryzyko jest też, że stosunkowo niewielkie. Prezydent Duda przestanie być prezydentem za 13 miesięcy, 14 miesięcy. No i przestanie być prezydentem, będzie nowe otwarcie, będzie również nowy prezydent oznaczał, obojętnie z której opcji on będzie, będzie oznaczał również nowe otwarcie w relacjach z Ameryką. Kimkolwiek amerykański prezydent po tegorocznych wyborach będzie. Tutaj jeszcze można powiedzieć o pewnej, myślę też, perspektywie dla prezydenta Andrzeja Dudy. No i mu się właśnie kończy kadencja. W momencie, gdyby Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych, być może mógłby na przykład uzyskać wsparcie od prezydenta urzędującego Stanów Zjednoczonych, na przykład przy objęciu jakiegoś ważnego stanowiska w instytucjach międzynarodowych. No tutaj są różne, Stany Zjednoczone mają ogromny wpływ na różne międzynarodowe instytucje. Gdyby doszło do tego, to na pewno te specjalne relacje, cały świat polityczny wie, że mają dobre relacje, takie wręcz też i osobiste, tutaj by pomógł. W związku z tym to jest taka, jak to prawda się często mówi, sytuacja win-win. Znaczy każdy wygrał. Mam nadzieję, że jak będzie ta sytuacja win-win, to będzie sytuacja, że na przykład kolejny 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich zacznie na stałe, albo wreszcie powstanie ten mityczny Fort Trump, który jest w zawieszeniu. Jakbyście w kilku zdaniach podsumowali, co wynika z tej rozmowy, z tego spotkania Trump-Duda? Czyli dla mnie najważniejsze jest to, że przynajmniej Polska pamięta o tym, że Stany Zjednoczone to są Stany Zjednoczone i trudno z perspektywy, jednak nie oszukujmy się, sojusz polsko-amerykański jest asymetryczny, w tym sensie, że Ameryka jest wielkim graczem, a Polska jest graczem średniej wielkości europejskiej i ta asymetria jest bardzo wyraźna, także dobre relacje z Ameryką są dla nas tym bardziej ważne, a są jeszcze ważniejsze, bo jesteśmy państwem buforowym, jesteśmy państwem frontowym, a w naszych granicach rozgrzewa się wojna. Niewiele dalej wybuchła druga wojna. Trzecia wojna między Izraelem i Iranem zawisła w powietrzu. Mam nadzieję, że tutaj ona powoli jakoś schodzi z agendy, że tam nie będzie już kolejnego aktu eskalacji, ale... niczego tutaj nie możemy cały czas wykluczyć. Bezpieczeństwo Polski naprawdę nigdy nie było pod takim wielkim znakiem zapytania, jak jest teraz, od czasów nawet nie wojen bałkańskich, to właściwie chyba trzeba sięgać pamięcią do 1945 roku, do II wojny światowej. Nasze bezpieczeństwo jest zwyczajnie zagrożone, a nasze bezpieczeństwo w dużej mierze opiera się na spójności NATO i na Stanach Zjednoczonych. I te sygnały wysyłane regularnie jednak ze stolic europejskich, że ta spójność transatlantycka
euroatlantycka wcale nie jest dla nich takim fundamentem. No do tej pory pamiętamy cytat z Emmanuela Macrona o śmierci mózgowej NATO. No te słowa nie wyparowały, on pół roku później za te słowa przeprosił, ale ten sposób myślenia w elitach europejskich cały czas pobrzmiewa na różnych płaszczyznach. Pojechał Olaf Scholz do Chin i rozmawia z Chinami i tam tematem deeskalacji, próby wpłynięcia na Rosję, żeby jednak odpuściła na tej Ukrainie. Absolutnie to nie był priorytet w rozmowach Olafa Scholza. Priorytetem było wywalczenie zniesienia ceł na import jabłek z Niemiec do Chin. Właśnie panowie, wielu europejskich przywódców no, obawia się powrotu, prawda, Donalda Trumpa na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy te obawy są uzasadnione, doktor Janusz? Znaczy ja uważam, że one są przesadzone. Znaczy dlatego, że w Stanach Zjednoczonych jest takie coś, takie pojęcie jak deep state. Znaczy, prawda, to jest takie te głębokie państwo, służby, wojsko. I w związku z tym generalnie w Stanach Zjednoczonych kontynuacja polityki zagranicznej jest w zasadzie zawsze w dużym stopniu przesądzona. To nie ma czegoś takiego, że dany prezydent może, nawet gdyby miał bardzo krytyczne, powiedzmy, opinie dotyczące, prawda, wszedł do kampanii wyborczej. Czyli nie spodziewa się pan tego radykalnego zwrotu? Nie. To znaczy, oczywiście zawsze w Stanach Zjednoczonych jest zawsze ten spór między tak zwanymi izolacjonistami, a prawda, tymi, którzy chcą prowadzić tą, żeby Stany Zjednoczone były takim mocarstwem światowym. I zawsze to było. Natomiast nie spodziewam się tego, że po zwycięstwie Donalda Trumpa, żeby, nie wiem, te jakieś opowieści, że, nie wiem, Stany Zjednoczone wystąpią z NATO, czy coś tutaj się złego wydarzy. Nie. Zakończenie wojny w dobę? To znaczy, oczywiście, że nie. Natomiast ja myślę, że same te zapowiedzi Trumpa, to znaczy on tą perspektywę, którą on mówi w tej kampanii, to już w tej chwili działa, nazwijmy to, po pierwsze, zadziałało na państwa natowskie. Tutaj, tak jak pan redaktor powiedział, Niemcy nagle zaczęli płacić powyżej 2% PKB. Znaczy, nie powiedziałem, że zaczęli. Ale no, zapowiedzieli. No tak, tak. Zapowiedzieli. No, ale deklaracja, no tak, no, to w sensie politycznym, tak, zadeklarowali, że chcą. Dobrymi deklaracjami jest piekło wybuchowane. Ale już nie mówią, prawda, to już jakby tak. Ten. W związku z tym to już jakby jest pewien fakt. Z drugiej strony myślę, samo też podejście Trumpa być może da pewne nowe jakby takie otwarcie w relacjach też i z Ukrainą. On zresztą widać, że on nie chce się w tej chwili angażować, bo to nawet Zełenski prezydent go zapraszał. On nie chce jechać do Ukrainy. W związku z tym tutaj nie wyobrażam sobie, żeby Stany Zjednoczone mogły jako mocarstwo, Stany Zjednoczone, które zainwestowało już tyle i pieniędzy, i środków, i swojej, można powiedzieć, takiej prestiżu też i politycznego, żeby mogły się w poparcie dla Ukrainy wycofać. Natomiast oczywiście przed nami wojna Ukraina jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Co do tego nie ma tutaj moim zdaniem żadnych wątpliwości. Moim zdaniem teraz jest taki moment od 2 lat. Pierwszy oczywiście miesiąc był najtrudniejszy, no bo w zasadzie większość świata zachodniego wstrzymała oddech i uważali, że Kijów padnie i, prawda, i będzie szybka wojna. Natomiast po tym miesiącu moim zdaniem teraz jest po tych dwóch teraz mamy okres bardzo trudny, natomiast liczę na to i widać, że już są zapowiedzi też w Kongresie, że Republikanie chcą przegłosować tą ustawę. Nie, złożyli własny projekt. Tak, zrobili własny projekt ustawy. Tak, ale że pieniądze na Ukrainę, te 60 miliardów, zostanie przesłane. Tak, opakowane w inny sposób, ale te pieniądze przejdą. Także politycznie jest to bardzo ważny gest, bo Republikanie przegłosują do ofensywy. Także zmiany tutaj ja nie przewiduję jakiejś rewolucyjnej. Znaczy, wie pan, to jest stare powiedzenie, nieważne czy kot jest biały, czy czarny, ważne, żeby dobrze łapał myszy. Tutaj wydaje mi się, że to jest zdroworozsądkowe podejście i fajnie by było, gdybyśmy w polityce kierowali się takimi przekonaniami i w ocenie polityków oceniali ich po skuteczności, po ich działań. Natomiast mam wrażenie, że właśnie efektywność, skuteczność polityczna znalazła się w cieniu pewnych podziałów, a czy bardzo silnych podziałów ideologicznych. Mamy jednak wizję końca historii narysowaną przez Francisa Fukuyamę, która cały czas... Nieaktualna. Ona jest nieaktualna, ale pokolenia polityków ukształtowanych w duchu tej wizji cały czas trzymają stery władzy. To liberalno-lewicowe elity polityczne, których z jednej strony jest reprezentantem Joe Biden, wcześniej była Hillary Clinton, z drugiej strony zdecydowana większość polityków rządzących dzisiaj w krajach Europy Zachodniej, tych polityków, którzy mają przemożny, kluczowy głos na forum Unii Europejskiej, oni właśnie widzą się nawzajem, oni myślą w podobnych kategoriach i się nawzajem wspierają. I niestety ten sposób myślenia zwycięża nad doktryną skuteczności politycznej i w
przez ten pryzmat, mam wrażenie, jest oceniany Donald Trump. Nie jest to człowiek absolutnie z marzeń i można by sobie wyobrazić z polskiej perspektywy dużo lepszego prezydenta niż on, bo brudów za nim się ciągnie bardzo dużo. Nie zmienia to faktu i faktów też nie można wyprzedzać. Nie można wypaczać, tylko trzeba o nich pamiętać. Był już prezydentem. Za jego czasów nie wybuchła ani jedna wojna, a udało się uspokoić sytuację w Syrii, która się rozlała za czasów prezydentury Baracka Obamy. Przypominamy te wszystkie czerwone linie, które Barack Obama malował, które były błyskawicznie przekraczane przez armię Asada wspieraną przez Rosjan, bez żadnej reakcji Ameryki. Dopiero Donald Trump tą sytuację unormował. Za czasów Joe Bidena doszło do wybuchów dwóch poważnych konfliktów. Mówię o Ukrainie, mówię o Strefie Gazy. I można oczywiście domniemywać i gdybać, czy gdyby Joe Biden nie zrobił tak elementarnych błędów, jak fatalna ewakuacja wojsk amerykańskich z Kabulu, jak zniesienie sankcji na Nord Stream 2, jak ewidentny brak wyprzedzających działań wobec Benjamina Netanyahu, który zachowuje się na Bliskim Wschodzie, jakby to był salon w dzikim na dzikim zachodzie, a nie cywilizowane państwo. Tego typu sytuacje się dzieją, no i od tego nie można abstrahować. I właśnie takie ubrane w ideologiczny sos przekonanie, że Joe Biden jest lepszy, moim zdaniem jest tylko i wyłącznie ideologiczną opowieścią, bo fakty do tego nie przystają. Kończąc wątek międzynarodowy, ostatnie pytanie w całej sprawie. Czy panowie sądzicie, że Trump w Białym Domu to jest przekierowanie uwagi na Chiny, Tajwan, i odwrócenie tego pola uwagi z Ukrainy, Rosji? Znaczy moim zdaniem to są wszystko naczynia połączone. To znaczy może być może można akcentować akcenty. Dla Trumpa Chiny są ważniejsze. Ale dla Bidena też są bardzo ważne. Dla całych Stanów Zjednoczonych ale są ważne. Rosja dla Bidena, Rosja w związku z tym można mówić o pewnych akcentach. Natomiast te wszystkie podstawowe elementy tutaj się nie zmienią i poparcie dla Ukrainy dalej będzie. Oczywiście wielkie wyzwanie chińskie to jest główne wyzwanie, które się rysuje przed Stanami Zjednoczonymi i to jest kwestia najbliższych kilku lat. Natomiast naprawdę nie będzie rewolucji w kierunkach polityki zagranicznej, dlatego że... Wejdę w słowo, bo dałem przykład pierwszy z brzegu. Teoretycznie na poziomie retoryki polityka Trumpa i Bidena wobec Chin jest taka sama. Decoupling, rozdzielamy się, Chiny nie jako szansa, tego zagrożenie, musimy to rozwiązywać. Tylko że Trump na przykład nie akceptował prochińskie polityki Niemiec, sankcje nałożone na Nord Stream 2, o których przed chwilą mówiłem, bo jednym z tego elementów, Niemcy były przez Amerykę Trumpa bardzo mocno grillowane przez bliskie związki z Rosją, a przede wszystkim przez bliskie związki z Chinami. Biden też chce grillować Chiny, też by chętnie się od nich oddzielał, ale jednocześnie ma dobre relacje z Niemcami i akceptuje to, że teoretycznie członek NATO, członek transatlantyckiej wspólnoty, państwo zachodnie, państwo z tej samej cywilizacji, buduje sobie samodzielnie relacje z Chinami, wzmacnia te relacje, zamiast je osłabiać i budować właśnie ten słynne rozdzielanie, ten decoupling. Taki brak konsekwencji w polityce Joe Bidena rzuca się w oczy i pod tym względem zmiana polityce granicznej będzie, chociażby w stosunku do Niemiec. Dopóki Niemcy będą sobie latały regularnie, Olaf Scholz lata co rok czy co dwa lata, są wizyty na najwyższym szczeblu niemiecko-chińskie i ta polityka wygląda mniej więcej normalnie i ewidentnie widać, jak niemiecki biznes, który inwestuje bardzo duże pieniądze w fabryki w państwie środka, dopóki ten duży biznes będzie mógł to robić, a politycy będą go wspierali, nie ma szans na dobre relacje między Niemcami i Ameryką Donalda Trumpa. Siłą rzeczy to się przełoży na relacje też amerykańsko-polskie. Natomiast kończę ten wątek, polityka zagraniczna dla nas szalenie ważna, bo nie jesteśmy Amerykanami, tylko Polakami. Dla Amerykanów jest praktycznie nieistotna. Dla niej się liczy polityka wewnętrzna. Słabe wskaźniki gospodarcze Ameryka ma od dłuższego czasu. To tam jest wspólne w prezydencie, ale przede wszystkim to, co się dzieje z migracją. Donald Trump i Joe Biden to są dwie strony. To są skrajne przeciwności w podejściu do migrantów. Te wysokie notowania Donalda Trumpa właśnie biorą się między innymi głównie stąd, że Amerykanie zwyczajnie się boją napływu migrantów. To jest 5 milionów osób rocznie przekazujących nielegalnie
południową granicę Stanów Zjednoczonych. To przejdźmy, panowie, na polskie podwórko polityczne. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik dostali dziś zarzuty w związku z udziałem w głosowaniach w grudniu zeszłego roku w Sejmie. No, obaj panowie twierdzą, że są nadal posłami, że chronią ich immunitety. Jak panowie to komentują, pan doktor Anusz? Znaczy, ja uważam, że to jest jakby troszeczkę taka próba powrotu, troszeczkę odgrzewany kotlet polityczny, dlatego że już mieliśmy pierwszą tą odsłonę, to znaczy po pierwsze bardzo spektakularne aresztowanie dwóch panów posłów, byłych ministrów w Pałacu Prezydenckim. Może być kolejne aresztowanie. Później mieliśmy, prawda, oni przebywali w więzieniu. Później, czyli w związku z tym tutaj była cała, no pamiętamy tę spektakularną próbę wprowadzenia tych posłów przez kolegów do Sejmu. Ja mam takie wrażenie, że większość rządząca uznała, że powrót jakby do tej sprawy politycznie może się w tej chwili w kampanii wyborczej opłacać. Zwłaszcza, że no, padały zapowiedzi, że zarówno poseł Kamiński, jak i poseł Wąsik mają ewentualnie kandydować do Europarlamentu. W związku z tym w tej chwili postawienie im zarzutów to tylko polaryzuje jakby sytuację. Bo z jednej strony tak naprawdę to zmusza, w moim przekonaniu politycznie, żeby PiS ich bronił. W związku z tym tak naprawdę zwiększa im szanse i oni na tych listach do Europarlamentu moim zdaniem będą. Natomiast druga strona uważa, że to jest dobry tutaj taki pole walki. Natomiast ja powiem, paradoks moim zdaniem polega całej sytuacji, no bo zwróćmy uwagę, cały czas ich kwestia tych zawieszonych decyzji, czy są posłami, czy nie, powoduje, że prezydent Andrzej Duda wszystkie ustawy przesyła w trybie następczym, czyli one obowiązują, ale przesyła je do Trybunału Konstytucyjnego, bo uważa, że ten Sejm jest jakby, obraduje z wadą prawną. Paradoksalnie może być tak, że wszyscy będą trzymać kciuki, żeby zarówno poseł Kamiński, jak i poseł Wąsik weszli do Sejmu, bo to by rozwiązało do Europarlamentu, bo to rozwiązało ten konstytucyjny problem, bo oni po prostu by w sposób naturalny zeszli tutaj z pola, że tak powiem, walki, po nich by inne osoby zostały posłami, temat byłby zamknięty. Jak Agaton Koziński? Znaczy tutaj zgadzając się z tą uwagą ostatnią, oczywiście tak by było, no, oddzielna sprawa, czy ministrowie spraw wewnętrznych pasują do polityki zagranicznej w Parlamencie Europejskim, ale polska polityka już nie takie pary. Mieliśmy gorsze kandydatury do Europarlamentu i gorszych europosłów, dużo gorszych europosłów, także mieszczą się dalej zaraz bez żadnych kompetencji, nie wiem, czy znają jakiekolwiek języki, ale nawet bez żadnej kompetencji niestety mieszczą się w średniej krajowej. Natomiast tutaj ewidentnie też uważam, że to jest głównie przede wszystkim zagrywka na użytek polityki krajowej i tego typu sytuacje będą. Jednak rządzący wyciągają wnioski z tego, co się wydarzyło w wyborach samorządowych. W wyborach samorządowych nic się nie wydarzyło, a miało się wydarzyć wszystko. W tym sensie, że miała być mityczna mijanka, Koalicja Obywatelska wyprzedza PiS, że w ogóle PiS spada poniżej 30%, równia pochyła i to miał być koniec PiSu. A finalnym tego aktem miały być wybory prezydenckie, w których dużej turze zmieniają się Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, co by całkowicie inaczej narysowało osie podziału politycznego w Polsce. I to scena polityczna byłaby przebudowana i PiS znajdowałby się w tak głębokim kryzysie, że tam rzeczywiście musieliby niemalże na nowo wymyślać koło. No ale ponieważ oni się zacięli jakoś złośliwie z perspektywy koalicji rządzącej, poniżej 30% spaść nie chcą. Jak się mają, mieli te 35%, no to mają 35%. Wszystko na to wskazuje, że w wyborach europejskich wyniki się znowu powtórzą, no bo nie widać żadnego powodu, dlaczego miałoby się powtórzyć. No ale jednak koalicja rządząca próbuje to temu zapobiec i uruchomić mechanizmy, które okazały się skuteczne w wyborach parlamentarnych. No przede wszystkim takie właśnie uruchamianie takiego mocnego antypisu, żeby zmobilizować przynajmniej ten żelazny elektorat, to robi się to delikatnie. Nie można tego robić jakoś tak atakiem wprost, no bo jednak nie wypada i ten, no ale jednak prowokacje takie bardzo ordynarne w czasie uroczystości obchodów katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia, prowokowanie Jarosława Kaczyńskiego, bo wszyscy wiedzą, że Jarosław Kaczyński jest bardzo wrażliwy tutaj, no to jak go się sprowokuje, to on się wszystko zacznie kręcić. Dokładnie ta sama sytuacja. Przyjdzie Mariusz Kamiński, było przygotowanie, jak on będzie wchodził do Sejmu, czy jest posłem, czy nie jest posłem, a może znowu posłowie z PiS-u będą go wprowadzali na siłę i to uruchomi to iskrzenie. No, Platforma uwielbia jednak, ponieważ wybory ostatnio pokazały, że koalicja rządząca ma przewagę nad PiS-em, no to polaryzacja jej słuszy, no bo ich jest więcej niż tamtych, a tutaj PiS ewidentnie schodzi z linii strzału. Jestem bardzo ciekawy właśnie, jak zostanie to rozegrane poniedziałek, ale mi się wydaje, że tutaj PiS odrobił tę lekcję błędów jednak, jakimi
były takie bardzo ostre obrony Wąsika i Kamińskiego, gdy zostali zatrzymani, gdy poszli do więzienia, to PiS był tylko i wyłącznie reaktywny, tym bardziej, że jednak obóz rządzący ma też swoje problemy, wszyscy je widzimy i lepiej starać się wchodzić w nowe tematy, otwierać nowe osie podziału, niż trzymać się kluczowo stałych osi podziału. Także też zakładam właśnie z tego powodu, żeby zamknąć całkowicie ten temat, Wąsik i Kamiński trafią do Europarlamentu, dostaną jakieś miejsca gwarantowane, biorące. Sondaże pokazują, że PiS dostanie około tych kilkunastu, tak, może 20 mandatów. No to jak 20 mandatów, no to gdzieś oni tam się na pewno pomieszczą i to już jest łatwe do rozrysowania. Bo tak naprawdę, jak już kończąc ten wątek, zacząłem od wyborów prezydenckich, na nich kończąc, ewidentnie widać, wybory samorządowe to pokazały i moim zdaniem wybory europejskie to potwierdzą, bo nie spodziewam się większych przesunięć politycznych. One ewidentnie pokazują, PiS jest za słaby, żeby powtórzyć sukces Andrzeja Dudy, ale Koalicja Obywatelska też jest za słaba, żeby powtórzyć sukces Bronisława Komorowskiego. Partie, te największe partie, bo to jednak wygląda na to, że kandydaci tych partii będą w drugiej turze, mają rok na wymyślenie czegoś nowego. Będą musieli dopalić czymś ekstra, właśnie nowym pomysłem, nową osią podziału, otwarciem nowego pola, skutecznym zadziałaniem, przejęciem jakichś innych grup, przyłączenia do siebie innych grup wyborczych. Mają rok na wymyślenie tego i skuteczne zwodowanie. I kto będzie z tym nowym pomysłem skuteczniejszy, ten zostanie prezydentem w 2025. To panowie, czy ten proces sukcesji w PiS-ie, o którym mówi, no choćby Jan Krzysztof Ardanowski, prawda, krytykował, że musi nastąpić wymiana w PiS-ie i tak dalej w roli przywódcy, czy to powinno się odbić, czy jednak nie? No bo PiS jednak wygrał wybory, tak? Znaczy moim zdaniem do wyborów prezydenckich praktycznie Jarosław Kaczyński pozostanie prezesem. To znaczy tutaj widać już... Czy te głosy krytyków były nietrafione? Tak. Nie, one były nietrafione. Natomiast moim zdaniem oczywiście w polskiej historii najnowszej wszystko pokazywało, że scena polityczna jakby kształtowała się na nowo albo wchodziły nowe byty polityczne przy okazji, tutaj się zgadzam z panem redaktorem, wyborów prezydenckich. Bo to jest ten moment jakby pewnego nowego otwarcia. I teraz rzeczywiście... Kumulacja w cyklu wyborczym. Tak. I teraz sytuacja jest następująca. Widać, że te dwa ugrupowania, zarówno Koalicja Obywatelska, jak i PiS, one są największe, ale one mają właśnie to po 30 parę procent. I teraz pytanie jest, jeśli się pojawi niezależny kandydat w wyborach prezydenckich, który może nawet tych wyborów nie wygra, natomiast na przykład wokół niego skumuluje się poparcie i on zbuduje pewną nową siłę polityczną, która będzie miała kilkanaście... Paweł Kukiz, tak. I to potem będzie być może to ugrupowanie, które w wyborach już parlamentarnych następnych zadecyduje o tym, czy będzie rządził PiS właśnie z tym ugrupowaniem, czy być może Koalicja Obywatelska w jakimś innym rozdaniu. I to jest ten moment kształtowania się sceny politycznej. Znaczy, moim zdaniem już to właśnie ten przykład Pawła Kukiza czy Szymona Hołowni z poprzednich wyborów prezydenckich działa tak na wyobraźnię, że kandydatów niezależnych mieli tylu, że ja nie wiem, czy tych dostrzeżemy tych partyjnych. Żeby właśnie byli, że oni te 10% przynajmniej, żeby zebrać. Ciśnienie będzie tak ogromne, tym bardziej, że jest bardzo duży tor do dzielenia. Pamiętajmy, i to tego nie można, bo to jest jednak moim zdaniem bardzo ważna zmiana w polskiej scenie politycznej. Uruchomiła się całkowicie nowa energia. 75% Polaków biorący udział w wyborach parlamentarnych. W wyborach prezydenckich zawsze była, w drugiej turze była zawsze najwyższa frekwencja. Czyli jak 75, no to 75% moim zdaniem będzie, ten rekord będzie pobity, co oznacza, że wchodzą na rynek polityczny nowe masy wyborców. Kto właśnie skutecznie ich będzie umiał poderwać, kto ich do siebie przyciągnie, ten będzie miał premię. Czy to właśnie w postaci tego typowego trzeciego, który na bazie tego zbuduje nową partię i wejdzie do Sejmu być może jako koalicjant, czy właśnie na poziomie tych dużych graczy, który z nich okaże się skuteczniejszy w przyciąganiu wszystkich, demobilizowaniu swoich przeciwników. Także w tym kierunku będzie gra polityczna i to wszystko będzie się działo w polskim życiu politycznym. A pan zaczął od sukcesji. Sukcesja jest absolutnie niemożliwa w PiS-ie z prostej przyczyny. Jest Donald Tusk, jak jest Donald Tusk, jest Jarosław Kaczyński. Dopóki Jarosław Kaczyński fizycznie będzie dawał w tym sensie, że będzie pamiętał, jak składa się, kto tworzy najważniejsze organy w PiS-ie, w klubie parlamentarnym i kto jest w jego najbliższym otoczeniu, to on będzie kierował PiS-em z prostej przyczyny, bo nie pozwoli, żeby tego konfliktu, który od 20 lat nakręca polską politykę, ostatni rozdział napisał Donald Tusk. Jarosław Kaczyński chce napisać epilog tej opowieści i będzie dążył do tego tak długo, jak długo będzie w stanie. Oddzielna sprawa, że Donald Tusk również, moim zdaniem,
zdaniem marzy o napisaniu tego epilogu, także ten ich konflikt może jeszcze... Także mecz Tusk kontra Kaczyński jeszcze potrwa. Tak. Czy je będzie na wierzchu? Ale oczywiście o mitycznej sukcesji zawsze możemy porozmawiać. Panowie, to na koniec wyniki sądy i pytanie brzmiało tak. Czy to dobrze, że prezydent Duda spotkał się z Donaldem Trumpem? Wyniki 59% na tak, 41% na nie. Krótki komentarz, pan doktor. Zgadzam się, bardzo się cieszę, że większość Polaków tak uważa. Ale 41 to jest dość dużo. No tak, znaczy to jest... No to rzeczywiście, myślę, tutaj oni się poddali pewnej takiej komentarzom ze strony głównie obecnej obozu rządzącego. To znaczy, no jednak te komentarze Donalda Tuska na temat Donalda Trumpa zrobiły swoje. Znaczy pan to komentuje na poważnie, a moim zdaniem prawda jest zupełnie gdzie indziej. Mistrzem mediów społecznościowych jest Donald Trump. Dzięki temu wygrał w 2016 roku. Dzięki mediom, bo wszystkie media głównego nurtu, te klasyczne media są w zdecydowanie 90% przeciwko niemu. On żyje z mediów społecznościowych. No, wykorzystał ich siłę, uruchomił sam swoje możliwości i taki wynik sądy, a nie inny. Po prostu Donald Trump wie, jak ważna jest dla niego współpraca z Polską, dlatego sonda nie mogła wypaść inaczej. Panowie, bardzo wam dziękuję. A doktor Andrzej Janusz? Dziękuję bardzo. I Agaton Koziński? Dziękuję. Ja dziękuję państwu za dziś. Zapraszam na jutro w imieniu Antoniego Dudka, a ja zapraszam was za tydzień. Dzięki i do zobaczenia.